Michale, przejąłeś opaskę kapitańską. Ważny moment także dla Ciebie. No na pewno, dziękuję za zaufanie. Gdzieś ten przekazał, że mam być tą osobą, która po Marcinie będzie kapitanem. No jest mi niezmiernie miło w tej kadrze, jestem, mówię, od paru długich lat i cieszę się, że tą opaskę dostałem. Jest to duże wyróżnienie. Numer pierwszy, bramkarz Michał Kałuża. Kapitan reprezentacji Polski Michał Kubik. Czołem 14, bramkarz Bartłomiej Kamal. Dawaj, panowie! To wygramy! Polska! Dawaj, panowie! Dwa sparingi bardzo pożyteczne, super, że udało się ten drugi mecz zakończyć remisem. No jednak ciągle nie możemy wygrać z tymi tuzami, ale myślę, że to się zmieni w kolejnych spotkaniach. Widać, że w naszym zespole jest potencjał, tylko potrzebna jest praca nie tylko tutaj, na arenie międzynarodowej, na reprezentacji potrzebna jest też praca trenerów i wszystkich zawodników w klubach. Jeśli będziemy tam pracować, trener tutaj w kadrze będzie miał lepsze pole do manewru i będzie jeszcze lepiej. Zobaczmy, zróbmy niebezpiecznie przed naszą bramką gol. A teraz Lutecki, niech strzela, jeszcze był rykoszet. Michał Kałuża. No dzisiaj już jednak siłowo ciut gorzej wyglądaliśmy na tle Rosjan, co było widać szczególnie w pierwszej połowie, gdzie taki był fragment, no naprawdę 2-0 i można powiedzieć cały czas goniliśmy za piłką, ale przetrwaliśmy ten najtrudniejszy okres i myślę, że zostaliśmy za to wynagrodzeni. Dawaj panowie, jedziemy! Szkoda, że ten strzał nie trafił w bramkę. No opłaca nam się ten pressing, dużo tych piłek przyjmujemy. Chłopacy byli tak zdeterminowani, chcieliśmy jeden mecz z tych dwóch wygrać, byli tak zdeterminowani, że byłem spokojny, nawet z mojego punktu widzenia ta druga połowa nie była jakoś, że Rosja nas stłamsiła, tylko był taki, z mojej perspektywy, nie wiem, muszę zobaczyć wideo, ale myślę, że był taki w miarę wyrównany pojedynek. Siwy, ale cierpliwie! Dokładnie, pan. Cierpliwie, jest dużo czasu, ej panowie! Właśnie za ostatni gol! 2-2! Bramka zdobyta, kontaktowa dzisiaj, pokazała, że nawet jak się już zupełnie nie ma sił, to jeszcze się znajdują jakieś niesamowite moce i energia na to, aby dążyć do tego wyrównania za wszelką cenę. Myślę, że z takimi zespołami no, tutaj trzeba walczyć, bo te 2-0 to było takie, że tak jak wczoraj można było pokusić się o to, żeby złapać kontakt. Udało się po tym rzucie wolnym złapać kontakt i tą przewagę, jeśli w tygodniu trenowaliśmy, jakoś tak gdzieś ta Rosja dzisiaj się ustawiła do tej przewagi i można było, może nie oglądali rekordu, tak, bo Gazprom też tak miał problemy z tą przewagą, więc no, w tym aspekcie jeszcze muszą troszeczkę popracować. Nie masz już dość Bartka Nawrata na co dzień w klubie, na zgrupowaniach w klubie, przecież na reprezentację także rywalizujecie. Nie, zdecydowanie Bartka nigdy. Jesteśmy jak stare dobre małżeństwo, można powiedzieć, bo w pokoju też ze sobą jesteśmy, także można powiedzieć, że już spędzamy więcej ze sobą niż ze swoimi rodzinami, ale nie mamy siebie dość. To jest taka, jak zawsze to powtarzam, zdrowa rywalizacja i wszystko jest na zdrowych, można powiedzieć, relacjach. Wiemy, że wiele was kosztowało zdrowia ten cały dwumecz, mało czasu na regenerację, trzeba już myśleć powoli o tym, co w klubie, bo teraz powrót do Bielska. No tak, no, mamy ciężki mecz na szczycie z Toruniem, który w przypadku zwycięstwa pozwoli nam na odskoczenie trochę zespołom, które są za nami i skupiamy się na tym meczu, wiadomo, że mamy też swoje problemy, no ale musimy się jakoś zregenerować, pozbierać nasze wojska, naszych żołnierzy wszystkich i będziemy walczyć, tak, no, to, że jesteśmy na pierwszym miejscu, zobowiązuje nas do tego, żeby w każdym meczu walczyć o 3 punkty.